Dzień dobry, znajdujemy się przed Muzeum Ziemi Sowiogórskiej. Góry Literatury rozpoczęły się w piątek 30 czerwca. Relacje z tych wydarzeń, które miały miejsce w weekend 30 czerwca, 2 lipca, mogą Państwo zobaczyć u nas na kanale. Ja opowiem o tym, co się działo od wtorku. We wtorek obok Galerii Mozaika odbyło się zbieranie fotografii i wspomnień związanych z powodzią w Nowej Rudzie, która miała miejsce w 1997 roku. W ramach Festiwalu Góry Literatury zorganizowaliśmy spotkanie z fundacją, która zbiera wspomnienia związane z powodzią z 1997 roku. I z tej zbiórki ma powstać publikacja w formie książkowej i materiału filmowego, która będzie skupiała właśnie wspomnienia mieszkańców ziemi kłodzkiej, miejscowości, które w tym roku zostały dotknięte powodzią. Góry Literatury, jak nazwa wskazuje, zajmują się głównie tematyką literacką, dlatego mieliśmy sporo spotkań z wybitnymi przedstawicielami, czy to autorami książek, czy też osobami związanymi z mediami. I tak na przykład było spotkanie z Karoliną Korwin-Piotrowską, które odbyło się tutaj w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej. Sława opowiada o największym, najbardziej demokratycznym i najbardziej dostępnym narkotyku naszych czasów, czyli o sławie. O pragnieniu miłości, popularności, o pragnieniu bycia lubianym, słuchanym, followowanym, lajkowanym, szerowanym, mówiąc językiem internetu. Media społecznościowe na pewno mają ogromną władzę nad naszymi umysłami, nad naszymi decyzjami, co pokazują na przykład nasze wybory polityczne. Mówi się, że wybory polityczne robi Twitter. Coś w tym jest. Media społecznościowe są rzeczą piękną i straszliwą jednocześnie. Jeżeli chodzi o kontekst książki mojej, myślę, że jest pół na pół. Bo my mamy w sobie granice tego, jak daleko się posuniemy i co sprzedamy i ile powiemy ludziom i czy mamy świadomość tego, że nasze słowo coś znaczy, czy nie. Że możemy być przez innych traktowani poważnie albo niepoważnie. To zależy tylko i wyłącznie od nas. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe. To jest użyteczne. Chcę wierzyć, że to jest fajne i chcę wierzyć, że ludzie są dobrzy i mądrzy i że się opamiętają. Bo może jestem naiwną optymistką. To jest książka dziennikarska. Jeden z dziennikarzy, Remigiusz Grzela, mi napisał, że to jest amerykańska książka, że ona jest napisana jak artykuł, że to wciąga, że to jest właśnie tak. Ja się nie silę na literaturę, ja piszę tak, jak mówię, a mówię tak, jak piszę. Więc ona jest kompatybilna ze mną. Tam jest moje słownictwo, moje zabawy językowe, które lubię. Chciałam, żeby ona była prosta, łatwa i przyjemna i nie wstydzę się tego. Bo wiem, że w taki sposób można do ludzi dotrzeć, można ich czymś zainteresować, zainspirować do czegoś. Bardzo bym chciała. Ja nie mam ambicji robienia wielkiej literatury. Zostawiam to takim tuzem jak Olga Tokarczuk. Ja znam swoje miejsce. Ja jestem dziennikarzem, który pisze książki. Cudowne jest to, że ludzie je kupują, czytają i dyskutują o nich. Więcej nie potrzebuję. I książki, jak można zwrócić uwagę właśnie tendencje w dzisiejszym świecie, szczególnie przez media społecznościowe. Wielu youtuberów, wiele takich gwiazd, można powiedzieć, mediów społecznościowych też zaczyna pisać książki, tylko jak można to zauważyć, niestety idzie to bardzo nie w złą stronę. To są bardzo złe książki, dokładnie. Pisane przez ludzi, którzy nie potrafią operować słowem. Nawet jeśli pisane są przez kogoś w ich imieniu, to też jest kiepskie. Te książki się nie sprzedają, z małymi wyjątkami parę osób sprzedało, większość nie sprzedała. Cóż, no każdy może dzisiaj wydać książkę, tak jak każdy może być celebrytą, prawie każdy może zostać gwiazdą, politykiem, idolem. Pytanie, czy za rok ktoś będzie o nim pamiętał? Za pół roku nawet. Myślę, że o większości tych ludzi, którzy dzisiaj są w internecie, ale też w ogóle w przestrzeni show biznesowej tak zwanej, szeroko pojętej, za pół roku nikt nie będzie pamiętał, miejmy tego świadomość. Myślę, że to jest coś, z czym trzeba świadomie wchodzić do tego świata, że to nie jest dane na zawsze, wbrew temu, co się wydaje. Ja się w ogóle zakochałam w tym regionie. Ja w ogóle kombinuję, żeby tu dom sobie kupić. Naprawdę, zupełnie poważnie myślę o tym coraz częściej. Przyjechałam tutaj, bo Agnieszka Holland zdecydowała, że chciała, żebym ja prowadziła w Nowej Rudzie premierę Pokotu. A z wielu powodów ten mój pobyt lutowy tutaj w Nowej Rudzie był dla mnie bardzo ważny.
i poznałam tutaj super ludzi. Jak się okazało, że jest Festiwal Góry Literatury, to ja mu powiedziałam, słuchajcie, ja wam za darmo po prostu poprowadzę, byle byście mnie tutaj ściągnęli. Ja przyjechałam. Ja uważam, że i uwielbiam takie lokalne inicjatywy, fantastyczne, gdzie są ludzie, którzy się zbierają i chcą robić rzeczy fajne dla innych. Rzeczy, na które inni przychodzą posłuchać, pooglądać, gdzie jest autentyczne zainteresowanie. To jest cudowne. Tu jest prawdziwy świat. Ja ten świat znam, nigdy się od niego nie odcinałam. To, że mieszkam w Warszawie, nie czyni mnie lepszą od nikogo. A to, że pracuję w telewizji, tym bardziej. Uwielbiam ten region, naprawdę. Byłam tutaj wcześniej w samej Nowej Rudzie ze 2 razy, ale też zawsze przejazdem. A teraz po prostu naprawdę kombinuję, co tutaj zrobić, żeby po prostu tu mieć jakąś taką... jakiś punkt zaczepienia, bo to jest po prostu przepięknie. To jest kraina jak z Narni, jak z Gry o Tron. To mi się bardzo podoba, to są moje klimaty. W tym ciągu spotkań literackich odbyło się również spotkanie z Jerzym Bralczykiem oraz Karolem Modzelewskim w Noworódzkim Ratuszu. Spotkanie z Mariuszem Szczygłem odbyło się również w Muzeum Ziemi Sowiegórskiej, czyli w tym budynku, gdzie aktualnie się znajduje. Dziennikarz, publicysta, dużo opowiadał o swojej pracy i o tym, w jaki sposób on pracuje, w jaki sposób wykonuje swój zawód, co jest dla niego ważne oraz z czym wiąże się praca dziennikarza. Sobota rozpoczęła się wycieczką i otwarciem nowego szlaku Drogi Chlebowej, gdzie miejscem docelowym było wspólne spotkanie się na Fluchcie, czyli tutaj, gdzie teraz się znajdujemy. Już w samym miejscu docelowym można było spróbować kawy, którą przygotowywał pan Leszek Kopcio. Częstuję naszych gości kawą z żołędziami z masłem i kawą z żółtkiem ucieranym na masełku. Do tego wszystkiego zaproponowałem kawę macerowaną, połączoną z kawą gwatemalską, którą robiłem w tym pięknym zasysaczu. No i myślę, że ta publiczność sama za siebie opowiada, jak ta kawa mi smakuje. Natrafiłam w dokumentach na takie sprawozdanie o tym, że zawsze przez starą granicę między Austro-Węgrami z tamtej strony i Prusami z tej strony dokonywał się przemyt, ludzie uciekali, ale też w czasach głodu chodzili po chleb z jednej strony na drugą, czyli z Nowej Rudy do Brołmowa. Ta granica jest stara, ale zawsze jak człowiek człowiekiem, granice są właściwie po to, żeby je przekraczać. I ten jakby przechodzenie przez tą granicę trwało naprawdę setki lat. Chcieliśmy odtworzyć przejście przez granicę, zarówno w takim symbolicznym znaczeniu, że mając na myśli to, że granice są tworem ludzkim, wymyślonym i nie należy ich traktować zbyt dosłownie, że bliskość między Polakami z tej strony i Czechami z tamtej strony jest, czy może być jeszcze większa niż nam się wydaje. Spróbowaliśmy znaleźć w lesie tą starą drogę chlebową, bo tak się te drogi nazywały, drogi chlebowe. I po polskiej stronie udało nam się taki kawałek odkopać. Tam jest położony, no nie bruk, ale kamienie ułożone. I po czeskiej stronie jakby zrekonstruowaliśmy to przejście do Szonowa. W dokumentach jest napisane o pewnym incydencie z czasów z XVII wieku, kiedy w Nowej Rudzie panował głód i mieszczanie noworudzcy wypuszczali się pograbić, połupić mieszczan brołmowskich, a nie wiem, jakiś czas potem następowała jakby rewizyta, czyli mieszczanie z Brołmowa najeżdżali noworudzian. I oczywiście my nie chcemy robić żadnych najazdów, ale chcemy przypomnieć jakby bliskość tych dwóch jakby regionów, brołmowskiego i ziemi noworudzkiej, i zachęcić też ludzi do tego, żeby w jakimś sensie wzięli te granice w nawias i zaczęli je przynajmniej mentalnie, ale też turystycznie, fizycznie przekraczać i żebyśmy pamiętali o tym, że tym szlakiem można sobie chodzić w jedną i w drugą stronę. I to się udało, przyszło mnóstwo ludzi, mieliśmy wspaniałego przewodnika, pana Babiaka, który nam tu wszystko opowiedział i mam wrażenie, że dzisiejszy dzień jest naprawdę wielkim sukcesem naszego festiwalu, co jest do udowodnienia, patrząc tutaj naokoło na to, co się dzieje. Niedziela kończyła Góry Literatury, które były bardzo intensywne, było wiele spotkań z autorami książek oraz innymi publicystami. I ostatnie zwieńczenie jakby całego tego cyklu spotkań odbyło się w niedzielę. Było to spotkanie z Rozwitą Szajb oraz Violettą Grzegorzewską. Podsumowując, Góry Literatury były bardzo owocnym doznaniem dla każdego uczestnika, ze względu na to, że mógł spotkać się z wieloma autorami i publicystami,
których na co dzień nie możemy dotknąć i z nimi obcować. Mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Wiele osób, jak się przekonaliśmy, myśli w zupełnie inny sposób niż my. Co ciekawe i co zaobserwowałem, rozmawiając z tymi wszystkimi osobami, każdy chciałby wrócić tutaj do tego miejsca, chociażby ze względu na organizatorów, ale także na miejsce, gdzie jest to robione. Zakochali się w naszych górach, w naszym terenie sobiegórskim i z chęcią wrócą w przyszłych latach. Tak więc czekamy i trzymamy kciuki, żeby za rok odbyła się również tak wspaniała impreza.